Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Na pierwszym planie mamy kolegę Roberta Zgód. Kolega mnie poprawiał, żeby nie mówić Zguda, tylko Zgód. Tak chcę, to tak mówię, aczkolwiek ja uważam, że odmiana mogłaby być Zguda, ale nic. W każdym bądź razie nie będziemy już prezentować kolegi Roberta, a gołębie, które on tutaj ma na aukcjach wystawione między innymi. Teraz trzyma w ręku jedną samiczkę bodajże, tak? Tak, jest. Samiczka. Z 13 chyba samiczek, które mamy na aukcjach, a jeszcze warto powiedzieć, że to są ostatnie gołębie, które kolega teraz posiada. Dopiero następne gołębie to będą przy kolejnym, że tak powiem, wylęgu. A to będzie już kiedy? Pomału już są puszczone w pary, jakieś tam część już jest na jajkach, ale te pierwsze gołębie są dla mnie. Także może jakąś tam część tych pojedynczych. Nie będzie za szybko można nabyć kolejny. Dlatego tutaj to jest ostatnia szansa nabyć te gołębie i kolega o nich więcej nam powie. Proszę bardzo. Bardzo fajna samiczka. Numer jeszcze jaki ma? Numer gołębia 11586 już jest na aukcji, już widać nawet, że jest licytowana. Błąd akurat w opisie został przez nas zrobiony. Napisane, że wnuczka Witekop Sylwester, po wnuku Witekop Sylwestra, czyli prawnuczka. Prawnuczka Witekop Sylwestra, przepiękny gołąbek, bardzo mocny, mocna samica, silna. Skrzydło pokaż jak wygląda. Skrzydełko drży rewelacyjnie, mocne, bardzo takie silne, silne skrzydełko. Myślę, że bardzo ciekawy gołąbek, ciekawa barwa. Jeden taki wyszedł, drugi był ostatnio sprzedany na aukcji samczyk. Bardzo podobny do Witekop Sylwestra, białe piórko. Jak ktoś tam go kupił, to myślę, że to będzie bardzo dobre. 11586 gołąbek. 11586. Fajna samiczka, nie jest z jakichś tam późniejszych gołębi, w miarę już się nadaje bez problemu. Muszę zobaczyć, jak skrzydełko drży. Nim kolega pokaże kolejnego gołębia, to powiedzmy, że problemy, które nam ostatnio poczta zaserwowała z wysyłką i z transportem gołębi, pomału się rozwiązują. Tu nie ma próżni i kolega gołębi gwarantuje dowóz, bo ma tutaj kierowcę, osobę kuriera, która wozi. My też tutaj przygotowaliśmy w związku z tym takie specjalne kartony, że łatwo wozić. Jeżeli ktoś będzie chciał, jutro będziemy też mieli od razu ofertę związaną właśnie z przewożeniem gołębi. Tutaj na południu, na północy Polski można będzie się kontaktować w sprawie. A mamy też do tego coś takiego jak takie kartony, które opracowaliśmy w naszej firmie. O nich powiemy więcej, ale tutaj od kolegi Roberta, kto będzie nabywał, to w takich kartonach może te gołębi się spodziewać. I tutaj widzimy ten pierwszy karton, który kiedyś już prezentowaliśmy. Ale to mamy tutaj takie nowe, bo co ciekawe z tych modułowe. Właśnie one są takie modułowe, że możemy sobie o tak dołożyć. O, tu sobie ja tak złożę. Ale pokażmy, mamy też jeszcze taki dodatkowy, mniejszy kartonik, gdzie tutaj do niego można wrzucić rodowody i wtedy nie ma problemu, że one gdzieś tam są osrane, za przeproszeniem, problemy z jakimś. Tutaj po prostu i całość tutaj spinając taśmą możemy uzyskać bardzo taki porządny karton. Wentylacja zapewniona, bo są tak otwory zrobione, że na wylot no, raczej się nie powinny tutaj gołębie podusić. Mamy jeszcze kilka innych kartonów w naszej ofercie i będziemy je sukcesywnie prezentować. Natomiast tutaj jeszcze zwrócę uwagę, że jak oklejamy taśmą, to tutaj są szczeliny tak urozplanowane, że kiedy oklejamy taśmą, nie ma żadnego problemu, żeby któryś z otworów został zaklejony. Ciekawe, gołąbek na pewno komfort ma, bo kartonik jest dość spory w środku, na jednego gołąbka super, nie? Także na jednego i można sobie z tego, tak jak widzimy, złożyć cały moduł, górę, dół. No i tutaj od Krzyśka większy na dwa gołąbki. Ten już prezentowaliśmy, także tutaj jak ktoś mniejsze weźmie i będzie chciał sobie samemu wziąć do rączki, to może przyjść, taki kartonie przyniósł. Ale wracajmy do gołębi teraz. Kolejnym gołębiem, którego kolega Robert nam tutaj pokaże, to jest gołąb. To jest połowa samiczka, 26,60, już dość ładnie zalicytowana. Dość ciekawie, bo już coś tam kosztuje. Gołąbek wywodzi się z syna Iwana i wywodzi się, przepraszam, syna Witekop Sylwestra i z córki Iwana, która jest pełną siostrą Olimpijki. Bardzo fajny gołąbek, super, wydaje taki średni dystans. Myślę, że warty do nabycia. Też silna taka samiczka. Ktoś szuka ładnie złożona. Pary, to chyba jest gotowy taki już. Tak jest, ona jest z czerwca, ona jest całkowicie wypierzona, tak więc. To powinno być. Mamy już i ona pełne rodzeństwo miałem u siebie w gołębniku lotowym, bardzo ciekawie to latało. Myślę, że gołąb jak najbardziej warty polecenia. Nie? To taka kolejna nasza samiczka. To powiedzmy jeszcze, Robert, przypomnijmy, ty miałeś które? 20 któreś miejsce w Polsce? 26 przodownik w Polsce. GMP. GMP. I co ciekawe, praktycznie w pierwszym roku lotowania gołębiami młodymi. Znaczy, no, w drugim roku gołębiami młodymi, ale w pierwszym roku tymi gołębiami. Tak? No i ten wynik udało się fajnie wylatać, ten kolega Manfred duży swój udział. Praktycznie cały czas tutaj. Manfredowi trochę tam, że tak powiem, był. Możemy pogratulować też wyniku, było czwarte miejsce na olimpiadzie. On na pewno jest niezadowolony, oczywiście, bo każdy by wolał jakiś mieć wyższą lokatę. Czwarte miejsce takie, mówią, najbardziej takie, no. Co no, nie, no najgorsze. Najgorsze, bo tu szkoda, bo wynik rewelacyjny. Myślę, że
ciężko takie coś osiągnąć jeszcze w tej kategorii, w kategorii A, natomiast tutaj Manfred super to wylatał, samica świetna. I co ciekawe, ta samica, tak jak film wykręciliśmy u niego, razem byliśmy tam to... na trawie, pamiętam, leżeliśmy, patrzyliśmy, to ona właśnie akurat siadała. Tak, tutaj z późniejszych gołąbków troszeczkę, gołąbek, który jest pełnym rodzeństwem drugiego lotnika oddziału u mnie, z Węstra, od Petera Węstry jest samczyk, a samiczka jest od Andreasa Drapy, bardzo fajnie to latało. Taki Andreasa bardzo... Drapy, to pan też może po czym? Bo to Andreas miał tam bardzo dużo różnych. Ona jest po wnuczce Pokerface'a i wnuczce Karla. Z jednej strony Pokerface, z drugiej Karl. Nie? Bardzo fajnie to latało, takie bardzo szybkie gołębie. Tylko to już jest późniejszy gołąbek, ale myślę, że spokojnie do rozpłodu gdzieś tam marzec, może kwiecień się da. Kolejny gołąbek. Ten już jest sprzedany. No tutaj kiedy kolega przynosi, to właśnie tak może się zdarzyć, bo część gołębi jeszcze nie została rozwieziona, dostarczona, ale to już są ostatnie, praktycznie tak jak mówiliśmy, gołębie, które tutaj mamy możliwość od kolegi Roberta nabyć. Mamy teraz jakiego gołębia numer? Historie tam, które się tworzą, że tych gołębi jest jeszcze tyle do sprzedania, są oczywiście nieprawdziwe, bo już tych gołębi nie ma. Gołębie zostały wszystkie posprzedawane. I co ciekawe, większość klientów, która te gołębie kupuje, wraca, tak więc myślę, że będą z tego zadowoleni. My tutaj te gołębie, co kolega teraz szuka, właśnie mamy już na aukcję, dlatego film nie robimy post factum po wystawieniu, ale oczywiście będzie oczywiście dołączony. Zawsze to jest jednak inaczej, kiedy hodowca sam pokaże nam na filmie tego gołębia, którego oferuje do sprzedaży. O, teraz znalazł chyba jakiegoś tego, tak czy jest. Nie? To jest akurat od gołąb Poprangę, jakiego mam samczyka. Samczyka Prangę. Jaki ma numer, powiedz nam? Prangę 2699. Gołąbek ma numer 2699, też późniejszy mudeczek. Samiczka, i z jednej strony Prangę, z drugiej Van Loon. Też samiczka, tak, samiczka. Tak. Też taka bardzo, będzie taka mocna. Taka mocna samiczka, oczko ładne, wszystko. Ciekawy gołąbek, też taki godny polecenia. Zobaczymy co teraz, kiedy kolega Robert te gołębie niejako przekaże innym hodowcom i je nabędą, będą mieli młode, będą nimi latać, to za rok będziemy mogli już się tamtych hodowców zapytać, czy się sprawdzają po tych gołębiach i ewentualnie po których. Tu też albo bardzo, nie. Tu też bardzo fajna samiczka. Tam o tej wcześniejszej połowie nic nie powiedziałem. Wcześniej oczywiście ten gołąbek jest certyfikatem DNA. Tutaj przez firmę Kobe nadzorowane wszystkie prace, oni sami to pobierają, nie ma czegoś takiego, że tam się im wysyła, jak tutaj opinie chodzą, że ktoś tam wyrywa piórko, wysyła, tutaj Tomek przyjeżdża sam, pobiera te próbki. Tutaj mamy tak, kolejny gołąbek też z certyfikatem DNA, to jest po synu rudego córeczka, bardzo fajna, żywa, taka żywiołowa, ulotka 11502 numer, oczywiście 11502, na nią też jest certyfikat DNA. Z drugiej strony po wnuczce Jamesa Bonda, myślę, że bardzo fajny gołąbek, też godny do polecenia, też drży rewelacyjnie, tak więc ładnie leży. Trochę tych gołębi mamy teraz do pokazania, jeszcze 26 czy 25 sztuk jest wystawionych. Tak jak mówiliśmy ostatnio, zaczynaliśmy prezentację od samiczek i kolejna, a ta taka duża chyba jest samiczka. Ta jest tak, większy gołąbek to też jest późniejszy gołąb, ona jeszcze pewnie będzie troszeczkę większa. Ona jest z repera, z takiej pary, pełne rodzeństwo takiego gołębia u mnie 2302, ta samiczka też bardzo fajnie u mnie latała, ta 2302. Miała tak szósty konkurs, 88 i 37, tak więc ciekawie. To jest 100% Wolfgang Krepper, tak? Nie, to jest z jednej strony Wolfgang Krepper, a z drugiej Herbots po tym Olympic Tarzan i po... Ona też została na dwóch piórkach chyba, tak? Na dwóch, z czego widzę. Olympic Tarzan i Belgian Star. Belgian Star samica, która u Herbotsa tam miała... Ona była zakupiona przez Herbotsów od Leo Hermansa i ona miała u nich wylatane te 8 pierwszych konkursów, 3 pierwsze jako młodek i 5 pierwszych jako roczna samica. No i oczywiście trafiła do gołębnika rozpłodowego, udało mi się nabyć kilka tych gołąbków i myślę, że no a Olympic Tarzan to też olimpijczyk, tak, pierwszy gołąb kategorii H. Co mnie tu jeszcze? Kolejny gołąbek też chyba tutaj był, gdzieś go widziałem. Teraz jaki ma numer ten gołąb? Sekunda, bo sprawdzam czy jest, bo tutaj są też te gołębie, które już zostały sprzedane. Będziemy się o nich wypowiadać, bo
Koledzy mogliby się pogniewać. 26,76. 26,76 to gołąbek też rudy, z rudego. I to jest gołąbek, już dokładnie powiem. 26,76 też z certyfikatem DNA. On się wywodzi, źle wcześniej powiedziałem, tamten 11502 to był imbret taki trochę, bo to był ta białolotka samiczka, ona była z rudego i z syna rudego i z córki New Blixema, tak więc tam był taki bardziej imbret rudego, imbret Blixema, a tutaj jest ta z tej plagi Jamesa Bonda 26,76, niebieska samiczka, bardzo, bardzo fajna taka ułożona, ładnie leży w rączce, taka może niezbyt wczesna, późniejsza, ale już tą siłę widać, to żwawy gołąbek rewelacyjny. Ona została na trzech lotkach, nie? Tutaj kolega nam pokazuje gołębia, ale niedługo też będziemy mogli pokazać, bo kolega już ciemno, nie będziemy pokazywać, ale kolega już sam nam pokaże, bo nagle na pewno film pokaże, bo stawiają akurat tutaj koledzy gołębniki. Kto stawia gołębnik, powiedzmy? Kolega Jacek Bereźnicki, kolejny. Tak, bardzo dobrze wykonany, widzieliśmy piękne ten, ale nie będziemy tutaj pokazywać, jak stawiają, bo jest w powijakach, ale już niedługo zapewne będzie już zbudowany całkowicie, to wtedy pokażemy, jak będzie wyglądał nowy gołębnik lotowy kolegi Roberta. Tak jest, te gołębie z gołębnika lotowego zrobiliśmy gołębnik rozpłodowy, później go chyba pokażemy, chociaż zobaczymy, jak to wygląda teraz, wszędzie są boksy, żeby była już 100% pewność tych gołębi, żeby nie było żadnych niedomówień. Mamy boksiki, a nowy gołębnik powstał, który powstał, to będzie typowo gołębnikiem lotowym. Już takim naprawdę bardzo ciekawym, nie? Kolejny gołąbek, też drapa z jednej strony, z drugiej Kopman, po córce, po wnuczce Ronaldo też gołąbek. Kilka już tych gołębi było sprzedanych tutaj na tej licytacji. A to jest po prostu kolejny rodzeń. Po Ronaldo mamy właśnie takie, że czerwone są połowę te gołębie. Posłyszymy, tutaj goście nam przyszli. Dobrze, to pokażemy kolejne gołębie. Kolejny gołąbek. Ten jaki ma numer? Sekunda jeszcze, bo sprawdzę najpierw, czy to jest. No i mamy kolejnego gołębia o numerze. Kolejny gołąbek 2567, 100% w Andenabele, też późniejszy mudek. Andenabele z jakich tam gołębi? Późniejszy mudek, no z bardzo ciekawych gołębi. To jest po córce Jasona i to jest po tej 695, akurat po niej nie miałem, po tej jej półsiostrze miałem bardzo fajnego, to był piąty lotnik oddziału. Natomiast po niej nie miałem tak, jakoś tam gołębi w gołębniku lotowym, bo ona została przywieziona taka... Później została po prostu sparowana, a ojcem tego gołąbka jest syn New Blixema, tak? Czyli wnuk do rudego, też bardzo, bardzo ciekawy. Tylko że późniejszy gołąbek, nie myślę, że te gołąbki to tutaj powinny tutaj hodowcom przysporzyć trochę szczęścia, bo gołębie naprawdę wyglądają na ciekawe, jak na jeszcze do tego takie późne, no to naprawdę fajne. To byśmy mieli już samiczki wszystkie. Samiczki mamy wszystkie. Co, 13 aż było? Nie było może w tej czasie. No jeszcze będziemy mieli jedną samicę w tym gołębniku, którą przyniósł. Tak. To Damian dopowiemy przy samczykach. I na razie samiczki mamy, a za chwilę przejdziemy do samczyków, tak? To kolejna, ostatnia już chyba samiczka, tak? Tak jest, to jest jeszcze jedna samica, która nam jest złapana. 2398 to jest samica, to jest samiczka, która jest ostatnia na licytacji. Samiczka to jest imbryd Iwana. Dwóch bardzo fajnych gołębiach, właśnie po synu Iwana, tym 655, który jest u mnie, po nim fajnie latały mutki, i po tej samicy, która jest pełną, to jest ta sama matka, która jest matką tej płowej samicy, tylko po innych samcach, która jest pełną siostrą tej Iwon, czyli tej olimpijczyki u herbowców, to jest tutaj też widać, jaki to żywy gołąb, też późny gołąbek, ale widać, to jakie to mocne, żywe ptasy są, nie? Już widać ładny, ciekawy gołąb, nie? Czyli ta ostatnia samiczka z tych, które tutaj prezentujemy, i za chwilę przechodzimy do samców. Tak jest, teraz możemy teraz samczyka pokażemy. Samczyki. Masz go tutaj, czy... Nie, już samczyki pokazujemy. Tutaj są samczyki. Pierwszym samcem, którego będziemy prezentować, to jest samczyk o numerze. Sekunda. Musi sprawdzić Robert, czy... Ten ma jaki numer w ogóle? Ten ma 11538, to jest akurat bardzo ciekawy gołąb, to jest po siostrze. Po siostrze New Belgian Pride i po synu Moutamana od Marka Polina, taki typowy gołąb dalekodystansowy, nawet jest taki, on nie jest wystawiony na aukcji i raczej zostanie w moim gołębniku. Kolejny gołąbek.
część gołębi jest jeszcze właśnie, które były wcześniej, zostały sprzedane, jeszcze nie zostały rozwiezione. Na pewno teraz weekend rozłożone, teraz to, co poczta realizowała od poniedziałku do środy przyjmowanie, to tutaj będzie nawet dzięki temu, że nie przyjmują, to będzie nawet w weekendy będą rozłożone, także hodowcy będą, domy będą mogli osobiście te gołębie odbierać. Tutaj mamy kolejnego gołąbka, taki gołąbek 11504. Gołąbek z gołębi od Hansa Hirna po panim Dimie i z drugiej strony, zaraz dokładnie powiem, 809. Po panim Dimie, po synu panim Dima, którego nabyłem od Manfreda, co prawda Manfred go miał u siebie, bardzo ciekawy gołąbek też, to fajnie leży w ręce, ten samczyk jest super, po nim też fajnie latały mi gołębie i taka białolotka, też późniejsza trochę, nie? I z drugiej strony jest oryginalny, po gołąb z Jansem. Może nie oryginalny, bo już oryginalnych nie ma, ale to wywodzący się z Jansem. Tego nie było, tak chyba widziałem tutaj. 26,71 Herbot z Vandenabele. Tutaj mamy i z jednej strony gołębie od Herbotsa, a z drugiej strony od Vandenabele. Też kilka gołębi już na tej aukcji się sprzedało i to po tym samcu, po ojcu tego gołębia, miałem takiego gołębia 23-11, to po czterech lotach miał cztery takie bardzo szybkie konkursy. On niestety na piątym locie zginął, mieliśmy taki katastrofalny lot. Żałowałem trochę, że go wsadziłem, bo to był po olimpijczyku właśnie takim sprinterze. I żałuję tego gołębia, że go zgubiłem. Też skrzydło takie mocne i wydaje się, że gołębia. A z drugiej strony jest od Vandenabele z linii Witten Buicka, samiczka. I ten ma jaki numer jeszcze raz? Ten gołąbek ma 11, przepraszam, 26,71. 26,71. To jest po Fly Hard od Herbotsa. Ten ma numer. Najpierw sprawdzamy. Ale możemy powiedzieć. 9,98,70 to ma akurat, ale go już nie ma. One te wszystkie mają gołębie numery od 0206, taki jak jest oddział tutaj u kolegi Roberta, oddział prezentami tutaj Głogów. Jest. Teraz tak, Imbred Jasona 27,79, bardzo żywy ptak. Bardzo żywy ptak. Imbred Jasona po synu i po córce Jasona. Oczywiście z certyfikatem DNA, tak, samczyk. Też bardzo, bardzo mocny go. On nie jest taki wielki, fajnie leży, ale on, jak widać, taki żywy, żwawy gołąbek, silny. Myślę, że też... Próbuje się wyrwać tutaj. Pierwsze co to ucieczka w jego głowie, nic więcej. W gołębniku jak siedzi, to robi to samo. Pierwsze, tutaj mówiliśmy, że mamy ile? 13 samiczek, tak? Na sprzedaży, czy tam mniej trochę, ale samczyków jest chyba więcej. Samczyków tak? Jest trochę więcej. 26,61 to był gołąbek z Herbotsów. On powinien być, jest. Wnuk Niko i Super Milion. No z tego Niko też miałem takiego super gołębia, bardzo szybkiego, dokładnie właśnie z tego samca. Bardzo fajnie to latało. Z drugiej strony Super Milion, właśnie matką. 26,61. Matką tego gołąbka jest ta sama samiczka, która była parowana z tym synem Flyharda, którego przed chwilą pokazywaliśmy, tego samczyka, co był ten młodek po nich 23,11, ten taki szybki. Ten taki szybki młodek i właśnie był bardzo podobny do tego gołąbka, nie? One idą właśnie tą linię tego Super Milion i Milion, bo to rodzeństwo Milion i Super Milion i to takie mniejsze gołąbki są, ale takie bardzo szybkie, fajnie to latało, nie? Też taki żywy samczyk. Jeszcze raz przypominamy, że gołębie zakupione u kolegi Roberta, tutaj kolega dostarcza je, korzystając tutaj z usług innych kolegów, którzy taką usługę będą świadczyć, też możemy taką powiedzieć, już teraz zapowiedzieć, że no, w miejsce poczty powstaną na pewno jakieś firmy kurierskie, które te gołębie będą wozić. Także tutaj Robert już takie coś, że tak powiem, realizuje. Tak jest. Gołąbki te, które zostały ode mnie akurat w poprzedniej aukcji kupione, to w weekend będą rozwożone tutaj przez jednego z kolegów. Kolejny gołąbek, taki większy samczyk 26-46. Oryginalny hub Hermans. Duży, po oryginałach. Większy, znaczy tak, po oryginałach. Po oryginałach dwóch od Huba Hermansa. Z jednej strony po wnuku 0,15, a z drugiej po 0,82 i Blue Magic, tak więc. Czyli dwa najsłynniejsze słyszeliśmy, te 0,15 i Blue Magic, mocny, a ten też mocny 0,82 to też czołowy gołąb chyba Hermansa. Tak staramy się tutaj zakupować te, które są faktycznie najlepszymi tymi gołębiami, żeby coś z tego później mieć. Kolejny gołąbek 27,49, on też jest raczej na aukcji.
komputerze, robię sobie na bieżąco sprawdzę. Od razu też tam są wszystkie rodowody, zdjęcia. To jest rodzeństwo tego gołąbka. To jest rodzeństwo tego gołąbka Herman Hub od Van den Abele i od Van den Abele i od. Od herboców z tego Flyhard, z tego 2311. No też taki żywy gołąb. Próbuję się wyrwać. Część z tych gołębi to widzieliśmy w lecie, kiedy byliśmy w wolierze, była jeszcze, tak? Tak jest. Teraz tam, kiedy te przebudowy trwają, będziemy później mogli, jak już będzie wszystko zakończone, pokażemy też, jak wygląda. Jeszcze dzisiaj pokażemy kolegom, jak wyglądają nowe cele rozkładowe. O, w tym czasie Robert tutaj szuka gołębi. Już nie ma. Gołębia o numerze 2698. Tak jest, też prangę. Tam była wcześniej samiczka, tutaj jest na pewno samczyk bardzo mocny, bardzo podobny do ojca z tego prangę. I taki dość ciekawy, no wydaje się, że też mocniejszy taki gołąbek raczej, nawet już proszę, ostatnie wyrzucony, tak? Taki, ten jest taki bardzo, bardzo mięsisty, taki fajnie zbudowany, mocny taki, nie? Tam samiczka była taka bardziej stonowana, on taki jest za to masywniejszy. Zaraz sprawdzimy, czy ten gołąb też jest na aukcji. Tego nie ma? Tego nie ma. Nie zostało nam ich dużo tam chyba, co? Czy masz jeszcze tam? Jeszcze kilka samochodów do zaprezentowania jest. Tu pokażę bardzo ciekawego gołębia. Widzę, że zainteresowanie nim na aukcji jest słabe. Natomiast wydaje się, że to będzie bardzo fajny. Bardzo fajny gołąb i też bardzo fajnie leży w ręce. Ciekawy kolor, taki trochę w żółty wpadający. To jest gołąb po synu Eurostara. Jak wszyscy wiedzą, Eurostar to wywodzi się z Ringlose, tak? Jaki ma numer ten gołąb? Jeszcze pokażę. Ten gołąbek ma numer 11572. On tutaj na pewno jest. To jest jedyny tej barwy gołąb chyba, który masz na aukcji, prawda? Tak, jedyny taki gołąbek 11572 i to jest z Eurostara. A z drugiej strony samiczka, jaka tutaj była, to była Scherens van Graben. Scherens van Graben? Tak, dokładnie. Taki jak widać gołąbek. To już jest jakiej barwy była? Taka bardziej w żółta wpadająca, czerwony, ciemny, żółty taki, nie? Rozumiem. Ale go bardzo ładnie leży w ręce, nie? Następny samiec, tak? Tak jest. Tego chyba nie mamy, ale zobaczymy. To się sprawdzi. Będzie kolejny. Czy jest? Nie mamy. Nie mamy tego. Piękny samczyk. Ciekawe, zobaczymy, ale tego też jest sprzedany. To akurat jest z rudego, bardzo fajny gołąbek, ale też już został tutaj zakupiony, kolega przyjeżdża go odbierać, w związku z czym nie możemy tutaj wariować, nie? 27-23. Ten ma numer 27-23, tak? No i tutaj jest z bardzo ciekawego połączenia ten gołąbek, bo to jest samiczki Benji, córki, ja tutaj mam po córce Benji on jest. Też jest certyfikatem DNA, a z drugiej strony jest samiec, samczyk, który jest takim super lotnikiem, był w Niemczech, miał cztery pierwsze konkursy, przede wszystkim te konkursy, które najlepiej o nich powiedzieć i inne tam czołowe i już później nigdy nie został, jak i to rakoroczniak, i już później nigdy nie został lotowany, taki Blue Diamond. Udało się go nabyć od Manfreda właśnie, Manfred go kupił do swojej hodowli, ale po czasie udało mi się go wydębić, że tak powiem, i ten gołąb myślę, że zasługuje na bardzo duże tutaj zainteresowanie. Tak, słowo uznania, bo bardzo ciekawie się prezentuje. Nie? Przypomnij numer jeszcze. 20. To jest gołąbek 2723. Ostatnio też była samiczka z gniazda sprzedawana. Nie miała co prawda badań DNA, bo to już wcześniej były wystawione niż były robione badania. No i, ale to, samiczka z gniazda. Nie? To jest akurat samiczek. Imbred gołębia Mr. Magic, nie wiem czy 11515. Imbred Mr. Magic, gołąbek też z gołębi trochę późniejszych, czy nawet nie trochę, może tylko późniejszych. Dopiero ma dwa piórka wyrzucone.
ale mocny, mocny, tak widać, że jeżeli będzie tam starszy, to na pewno będzie takim silnym gołębiem, bo na takiego tutaj się zapowiada, nie? Już tam niewiele zostało. Oj, niewiele do zaprezentowania i też jak mówimy, ostatni okazja kupić od kolegi Roberta w tym sezonie gołębie. To jest jeszcze ciekawy gołębiek, nie wystawiałem go, co prawda może jeszcze go wystawiam, bo nie było na niego zdjęcia. A to jest gołębi dalekodystansowych, po najlepszych gołębiach 27-44, po najlepszych gołębiach dalekodystansowych od Gerarda Kopmana i z drugiej strony po najlepszych gołębiach dalekodystansowych, jakie ma Jocher Boc. Bardzo fajnie też leży. Tutaj jest rodzeństwo tego gołębia, tego takiego czerwono-rudawego. To samo pochodzenie. Szerec van Bramberen, matka, ojciec. Syn Eurostara. Eurostara 802. Czyli tak naprawdę taki wnuka do Ringlose, nie? 11571. Też ma taką barwę, jak widać, żółtawą, taki żółty. Przybijają mu takie czerwonawe właśnie łuski, jakby takie jakieś nalotkach, takie odcienia. Też się zdarzało takie odcienie właśnie w gołębiach Jeffa van Winkla. Natomiast tutaj to z tych linii raczej 26,92. Gołąbek 26,92. I to jest z Hermans z jednej strony, Hub Hermans, a z drugiej strony córka Mister Magica od Van den Abele. Też taki większy gołąbek. I tutaj nam jeszcze coś tylko zostało jedno. I ostatni gołąb. Na połowę mieliśmy 26,47. Nie ma? Jest. Jest. Też Hub Hermans nieoryginalny, jak mnie tutaj Krzysiek wcześniej poprawił, tylko po dwóch oryginałach. Też super, dokładnie rodzeństwo tamtego, wcześniejszego. 0,15 i Blue Magic i 0,82. I to by było na tyle. Zachęcam tutaj do licytacji. Te, które mamy na licytacjach. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji i no, uzbrojenie się też w cierpliwość, bo kolejne gołębie z hodowli Roberta będą dopiero za kilka miesięcy. Tak jest, podkreślamy raz jeszcze, że to są naprawdę ostatnie gołębie, już więcej licytacji w tym, znaczy w tym roku to może źle powiedziane, w tym sezonie, w najbliższym czasie. Ze starego roku to już na razie nie będzie. Także dziękujemy. Gołębie z 17. Do zobaczenia, dobrego, a za chwilę jeszcze pokażemy kolegom, jak wygląda nowy, taki powiedzmy przebudowany kolegi gołębnik rozpłodowy. Dobry lot.